Fiodor Łapin, wiceprezes Polsat Boxing Promotions. Jutro gala w Lublinie, walce wieczoru. Paweł Czyżek, co możemy powiedzieć o tej walce, Paweł? No, Paweł wychodzi na szersze wody, boksuje o dwa tytuły, czyli bijemy się o miejsce w rankingach. Przeciwnik bardziej doświadczony, przeciwnik, który troszkę poboksował, bez jakichś może jakichś sukcesów wielkich, ale uważamy, że na ten etap kariery jest odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. Bardzo liczymy na Pawła, uważamy, że stać go już na poważniejsze wyzwanie. I zaczynamy od takiej trzeciej walki. Mhm. To najmocniejszy przeciwnik? Jak tak spojrzeć w rekord Pawła? Tak, zdecydowanie. Tak. Wiadomo, że widzimy Pawła wysoko, ale wśród tych zawodników, co Paweł boksował wcześniej, to na pewno Włoch góruje. Mhm. Mam wrażenie, że Paweł jest jakoś tak, też pytałem go o to, jakoś niedoceniany na tle innych polskich półciężkich. Jak się tak mówi o polskich półciężkich, to raczej nazwisko Pawła się nie przewija. Zdecydowanie. Myślę, że zdecydowanie. Z tego, co... to znaczy, znam klasę, przede wszystkim możliwości Pawła, tak? Ale też słyszę, w jaki sposób sobie sparuje, jak to wygląda, więc zdecydowanie niedoceniany. I jutro ten kroczek, żeby troszeczkę Pawła bardziej poznane w Polsce i może nie tylko. Mhm. Czego pan się spodziewa? Bo jak tak się posłucha Pawła, to jest strasznie naładowany i wychodzi do ringu z furią, tak? No jest furia, tak, jest furia. No właśnie też rozmawiałem z nim wcześniej. Wiadomo, ma trenerów, ma sztab swój i przede wszystkim swój własny rozum, ale też podpowiedziałem mu, że jeszcze walki nie wygrałeś. Czasami przekroczenie jakiejś granicy tego napięcia, tak, tego naładowania, ono przeszkadza. Tak. Paweł na szczęście nie jest młodym chłopakiem, jak i większość zawodników Polsat Boxing Promotions, więc myślę, spokojnie sobie poradzi, ale z drugiej strony jest to dla niego test, bo też presja na nim jednak będzie, tak, bo też boksuje u siebie, będzie bardzo dużo jego kibiców, jego kumpli z pracy na dole w kopalni, tak, bo Paweł pracuje przecież cały czas, wziął teraz urlop przed tą walką. Także to też dla niego taki test, czy do tego się nadaje. Na undercardzie między innymi Garcia. To jest zawodnik, który dopóki Iglesias nie przyjechał, to się mówiło, wielki talent, trochę przy Iglesiasie zbladł tak medialnie, natomiast to też jest kawał boksera. Tak. Cały czas jest to jeden z naszych najlepszych zawodników. Ta walka, wiele osób nam odmówiło, tak? No, kurczę, no, ciężko sprowadzić do takiego Garcia zawodnika, który ma mało walk, nikomu nie znany jest, a wiadomo, że jak trenerzy zobaczą jego walkę, to raczej prawdopodobnie trzeba jechać po przegraną, tak? Także ma tego przeciwnika, następna walka, myślę, że będzie miał jakiś tytuł. Kogo jeszcze warto jutro oglądać? Konrad Kozłowski pomału się spina, pomału nabiera doświadczenia. Zobaczymy, jak Masłowski po ostatniej, no, niespodziewanej, ale bardzo słabej postawie z dobrym, dobrze wyszkolonym Ukraińcem, tak? Ale też postawa Maxa, który myślę, że po wygraniu jednej walki w Polsce, to zaraz tu będzie zamiatał wszystkich pod rząd. Myślę, że jednak troszeczkę za bardzo w siebie uwierzył i jako młody, a przecież on ma 19 lat, nie potrafił potem się przestawić po prostu, tak? Że jednak to jest trudniejszy przeciwnik niż się spodziewali i trzeba coś wymyślić, coś przełamać, tak? Jemu to nie wyszło, teraz dostaje od nas oczywiście kolejną szansę, zobaczymy, jak się zaprezentuje. Jest młody, jest w dobrym teamie, ma bardzo dobrego trenera, więc dlaczego miałbym nie wierzyć Georgowi Bramowskiemu, który no, na boksie się zna. Mhm. Jakie macie plany dla Iglesiasa? Nie było okazji ostatnio porozmawiać. To ta walka zdecydowanie za szybko poszła pewnie, bo czekaliśmy na więcej boksu i co dalej? No bo tutaj też ciężko pewnie będzie znaleźć odpowiedniego przeciwnika, jakąś tą karierę poprowadzić. Nastawiliśmy się bardzo na Abdugafarowa, tak? I przykre niespodzianka i dla nas, i dla federacji przede wszystkim. IBO i WBA, że coś tam stało się z jego lokciem, tak? Ja widziałem zaświadczenie od lekarza, nie do końca mnie to przekonuje. Chcieliśmy następną galę tego samego zawodnika o tytuł, natomiast z tego co wiem, to dalej ma problem z lokciem. Nie wiem, czy to problem z lokciem, czy coś tam jeszcze innego. Ciężko zamienić takiego Uzbeka, tak? Bo
potrafi boksować, jest dobry, jest uznawany też na świecie za dobrego zawodnika. W tej kategorii wagowej no, bardzo ciężko się przebić, wiadomo kto tam trzyma te wszystkie pasy i bardzo ciężko tam dojść do tych tytułów. Może spróbujemy przez inną federację, tak? Natomiast no, mamy z nim problem, bo cały czas powtarzamy to problem ogólnie, problem w ogóle boksu zawodowego. Albo trzeba sprowadzać dobrych zawodników za duże pieniądze do Polski, albo zapasy, tak? I tu mamy problem. I nie każdy, nawet w takich warunkach też nie każdy chce przyjechać, a naprawdę już tych nazwisk troszkę przejechaliśmy, tak? I jest problem na walkę grudniową, bo on będzie boksował w Wiedniu.